Siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 19. kolejkę spotkania do PKO BP Ekstraklasy. Będą wielkie derby. ŁKS Łódź zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 17 grudnia o godzinie 12:30 na stadionie Czarnej Unii. Na stadionie ŁKS-u Łódź, no proszę państwa, będzie się działo, będą bardzo tutaj wielkie derby. No dlatego, że Ruch Chorzów się przyjaźni z Widzewem, bardzo wielka nasza rodzina, niebieska armia z czerwoną armią, to jest nasza wielka krew, więc no będzie się proszę państwa działo. No jeszcze tutaj na ŁKS-ie będą grali, więc no będzie walka do samego końca. No i powiem wam, że rewanż był do 2 do 0 w Gliwicach dla Ruchu. Oczywiście zobaczymy, jak będzie na ŁKS-ie. Miejmy nadzieję, że Ruch zdobędą gdzie kolejne te 3 punkty. Dobrze, do przedłużania jedziemy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Bokowski, Jacek Laskowski. Bogiem po zwycięstwo, kto wygra mecz? Ruch, no i jazda, więc lecimy. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Jeśli tak jak my złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Niedługo transmisja. Serdecznie witamy wszystkich państwa przed telewizorami. Z przyjemnością witamy państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Strata teraz, przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Prosto w mur, zmarnowana okazja. I spokojnie broni to bramkarz. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Obgwizdany faul za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Doskonała piłka za plecy obrońców. Piłka do Daniego Ramireza. Jest strzał. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Kiepskie zagranie teraz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Mają okazję na prowadzenie. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Starzyński. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Teraz ratuje przed stratą gola. Faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji ma... Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Próbuje szczęścia. Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Szansa! Czy przełamie impas?
Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Co zrobi w tej sytuacji? No i gol, proszę Państwa. Trochę zaskoczenie, biorąc pod uwagę przebieg spotkania. Spójrzmy w powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zagrał. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. No to mamy 1-0. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szatni, dzięki któremu prowadzą. No i proszę Państwa, na razie niebiescy prowadzą na UKS-ie 1-0 po bramce tutaj byłego zawodnika Widzewa Łódź, teraz jest wypożyczony od Widzewa. Ruch oczywiście pożyczył Juliusza Letniowskiego i właśnie strzela bramkę. No i mamy to pięknie, zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Miejmy nadzieję, że niebiescy jeszcze dopadną UKS i jeszcze będziemy się mega cieszyć. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Kochamy Ruch! Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Piłka wybita spod nóg rywala. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Sadlo. Piłka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Nie tym razem, strata. Jest coraz bliżej pola karnego. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Tak, mamy bramkę. No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Turka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Po tym golu jest 1-1. Sadlo. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Strata. Szeliga. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Uderza na bramkę. Nie ma gola. Świetna interwencja. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna.
Sadlo. Jeszcze 5 minut meczu, utrzymuje się remis. Sadlo. Złe podanie. Proszę Państwa, no i mamy remis 1-1. Zobaczymy, jak będzie w serii rzutów karnych. To oczywiście zrobimy tak dla zabawy, jak wiecie. Ale tak to w lidze byłby remis po jednym punkcie oczywiście. Zobaczymy, jak będzie, proszę Państwa, no w rzutach karnych u mnie. Tak dla zabawy, żeby nie był jeszcze taki nudny odcinek. Żeby było coś ciekawego. Emocjonującego oczywiście. Dobrze, widzimy się po rzutach karnych. Jazda, ruch. No to zaczynamy. Na rozpoczynającym serię karnych ciąży odpowiedzialność, żeby dać kolegom spokój. Strzał w sam środek i bramka. W 90% przypadków to miejsce bywa całkiem puste. Sprytnie. Tak jest! Gol! Nie zawiódł! Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Buchalik! Wspaniale teraz się spisał. Tak jest! Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Sprytnie! Strzelił w sam środek bramki. Powiedział, że bramkarz na bank się rzuci. Brawo! Gol prosto w okienko. Przepiękne uderzenie. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowany i zrobił co należy. Poprzeczka! Co tu się dzieje? Piłka wychodzi w pole, nerwy... I bramkarz broni to uderzenie! Takie coś to ja rozumiem, spisał się nadzwyczajnie. I mają to! To był ten rozstrzygający karny! Wygrywają ten mecz! Wyglądało łatwo, ale trzeba było zachować zimną krew do końca. Brawo! No i proszę Państwa, można jedno powiedzieć, jedno pytanie można zadać. Kto wygra mecz? Ruch! Kto? Ruch! Kto? Ruch, ruch, ruch! Ej, gola! Niebiescy gola! Niebiescy gola! Niebiescy raz, dwa, trzy! Ej, gola! Niebiescy gola! Niebiescy gola! Niebiescy raz, dwa, trzy! Tak jest, proszę Państwa! Ruch pokonuje po rzutach karnych ŁKS Łódź. 4-3, coś pięknego, bohater Tomasz Foszmańczyk, no i były zawodnik Widzewa Łódź, na razie wypożyczony do Ruchu Chorzów, strzelił bramkę Juliusz Letniowski. Dobrze, proszę Państwa, to było na tyle w tym odcinku. Ja wrzem na moje kolejne odcinki, trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć.